Gościem portalu MyPeace.pl jest pani poseł Elżbieta Rafalska, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, stan polskiej gospodarki nie jest najlepszy. Jak to się odbija na tej sferze społecznej, na ludziach, na zasiłkach rodzinnych i tym podobnych? No bardzo mocno mamy pretensje do rządu, że głównie odbija się na sferze społecznej. Główne oszczędności właśnie są czynione w obszarze społecznym. Podatek VAT już wystarczająco mocno obciąży rodzinę. Mówimy, że szczególnie tą rodzinę, która ma najniższe dochody, prawda? Bo jak niewiele się zarabia, to prawie wszystko się wydaje na życie. W związku z tym wydajemy na żywność, wydajemy na koszty utrzymania mieszkania. Te koszty stałe są ogromne w Polsce. Przecież ludzie, którzy niewiele zarabiają, nic nie oszczędzają, bo czasami im po prostu nawet na życie nie wystarcza. Rząd przecież sięgnął do rezerwy demograficznej, wyciągnął stamtąd 11 miliardów. Rząd wyciągnął ponad 10 miliardów z Funduszu Pracy. W tym roku jest dramat w powiatowych urzędach pracy. Na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu brakuje środków, a więc no nie będzie można zaktywizować ludzi. Nawet nie będą mogli dostać pieniędzy na staże czy na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Rząd na przykład zamroził kryterium dochodowe świadczeń w pomocy społecznej. To kryterium jest tak niskie, że mało kto dzisiaj spełnia warunek kryterium dochodowego w pomocy społecznej, bo to jest 352 zł. I w końcu mówię o systemie wsparcia, system świadczeń rodzinnych. W 2004 roku mówiliśmy, że chcemy, że to jest taki element polityki prorodzinnej, prawda? Że to ma być dla takiej przeciętnej polskiej rodziny, szczególnie dla rodziny wielodzietnej, tak? Że są te zasiłki rodzinne na jedno dziecko, na dwoje dzieci. Tam jest zróżnicowanie wysokości tego zasiłku w zależności od wieku dziecka. I co się dzieje z tymi zasiłkami? Otóż od 2004 roku kryterium dochodowe, czyli ta kwota, która upoważnia nas do tego, żebyśmy dostali tą pomoc, wynosi 504 zł i ona nie drgnęła do dzisiaj. Czyli prawie po 7 latach mamy ciągle 504 zł kryterium dochodowego. W 2004 roku, 7 lat temu jak zaczynaliśmy, minimalne wynagrodzenie wynosiło 824 zł. I kryterium dochodowe stanowiło 60% tego wynagrodzenia. Wtedy 5,5 miliona polskich dzieci mogło z tego systemu skorzystać. Przez te lata, w tych ostatnich latach rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, nie podniesiono tego kryterium dochodowego. Z tego systemu łącznie wypadło 2,5 miliona dzieci. Straciło prawo do pobierania tego zasiłku właśnie ze względu na przekroczenie tego kryterium dochodowego. Dzisiaj minimalne wynagrodzenie to jest 1386 zł, a próg dochodowy jest ciągle taki sam jak wtedy, czyli 504 zł. Tylko że dzisiaj ten próg dochodowy stanowi 38% minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ no coś trzeba z tym zrobić, bo za chwileczkę okaże się, że w tym systemie zostanie milion dzieci i mało kto będzie mógł skorzystać, zaproponowaliśmy naprawdę bardzo umiarkowane rozwiązanie. Podniesienie progu kryterium dochodowego do świadczeń rodzinnych nie na poziomie 60%, tak jak parę lat temu, tak jak zaczynaliśmy, tylko żeby ono stanowiło 50% minimalnego wynagrodzenia, a jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, żeby stanowiło 60% minimalnego wynagrodzenia. Czyli w jednym przypadku byłoby to 693 zł, a w drugim 831 zł. Dzięki temu zapisowi to kryterium zmieniałoby się co roku, bo minimalne wynagrodzenie jest negocjowane przez Komisję Trójstronną w porozumieniu z partnerami społecznymi, ze związkami zawodowymi i pracodawcami. I mielibyśmy żywy mechanizm, bo do tej pory cóż z tego, że są zapisy ustawy, że należy to robić, jak rząd tego nie robił. Uważamy, że to jest niezła propozycja, że to jest dobra propozycja dla rodzin, które mają najniższe dochody, a o takie rodziny po prostu trzeba się upominać. W tym rodziny, mówię, wielodzietnej z małymi dziećmi. Dziękuję serdecznie. O problemach polskiej rodziny pani poseł